No witajcie, witajcie. 6 kwietnia 2020 roku. Little Telford. A policzmy osoby. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 osób. A ja jestem zadyszany dzisiaj. Ale to dlatego, że realizowałem bardzo ważną misję. Nawet jeszcze nie możecie sobie wyobrazić, jak ważna jest to misja. A mianowicie, słuchajcie, sprzątałem. Sprzątałem ulicę ze śmieci, po prostu ze śmieci sprzątałem, bo czasami śmieci trzeba posprzątać. Tak to wyglądało. Okej, jest jedna minuta do godziny 8, czyli rozpoczniemy kolejny bardzo interesujący, niesamowicie dla niektórych z Was również frapujący cykl, jak to jest strasznie na wyspach. Więc tak, w pierwszej kolejności chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, możecie czuć się lepiej. Drodzy Polacy, którzy mieszkacie w Polsce, tu jest strasznie. Tu nie da się żyć w ogóle. Ja jestem w dalszym ciągu w Wielkiej Brytanii, ale naprawdę z całego serca żałuję, że nie jestem w Polsce. Boli mnie wszystko, były te możliwości powrotu. Chciałem, starałem się, ale nie wyszło mi. A teraz w tych sklepach naprawdę nic nie ma. Nie ma niczego. Zobaczcie na tą gigantyczną kolejkę. Ci ludzie czekają tutaj godzinami. To są kolejki jak w PRL-u. Nikt tego nie widział, a szczególnie tutaj na wyspach. Jak to się mogło stać w ogóle? Jak? Na to i na inne pytanie oczywiście proszę Was o odpowiedź w komentarzach, ponieważ ja jestem tylko zwykłym Polaczkiem. Przyjechałem takim cwaniaczkiem, przyjechałem tutaj dorobić się, zarobić jak najwięcej kasy i żyć normalnie. I żyć dostatnio, bez napięcia, bez ciśnienia. No, jak to tak może być? No popatrzcie, jaka piękna jabłoń. Ojej, wiosna się zbliża. A ja czekam w kolejce do sklepu. Żeby zrealizować te zakupy. Zobaczymy, co dzisiaj uda mi się tutaj dostać, a czego nie uda mi się dostać. Dzień dobry. Tak jak widzicie, jak to w Polsce przystało, jest u nas kruszkowskie. Więc tak, pieczywo jest. Warzywa. Jasne, jak najbardziej. Może kapustkę jakąś, nie? Cebulkę? Nie? Zobaczcie, nie ma już nawet paniki. Wczoraj już 3 dni stoi ta paleta z makaronem. Jest. Ojoj, zobaczcie, jaja przyszły. Jaja rzucili. Mój Boże. Mój Boże, ci ludzie się pozabijają. Nie wolno tak naraz dużo jaj rzucać, bo po prostu będzie tragedia. No, zakończy się tragedią. Zobaczmy mrożonki, pizzę, są, tak? Są. Jakieś artykuły z przeceny, tak, orientacyjnie, jak zwykle, zobaczcie. Mnie interesuje oczywiście woda w tej chwili. Może nie powinna być gazowana, ale interesuje mnie przede wszystkim woda, bo mój trening wymaga tej wody. Weźmiemy oczywiście energetyka. Do picia wszystko jest. A, moi drodzy pijący rodacy, moi wspaniali, którzy za kołnierz nie wylewacie. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, alkohol się nie skończył. Mój Boże, straszne, co? Uważam, że powinna być prohibicja. Uważam, że alkohol powinien być wyeliminowany z półek. Ludzie nie powinni pić tego ścierwa, ponieważ to ścierwo doprowadza do bardzo wielu krytycznych i istotnych problemów. Jak widzicie, tutaj wszystko przebiega i przebiega swoim własnym, normalnym trybem. Dzisiaj zjemy bananki. Okej, proszę bardzo. Miałem jeszcze przejść po warzywach. Dlaczego warzywa? Warzywa są najbardziej istotnym parametrem łańcucha dostaw, ponieważ to jest Hiszpania, to jest Grecja, to jest Republika Południowej Afryki w wielu wypadkach, jeżeli chodzi o produkty żywnościowe. Jak widzicie, ten łańcuch dostaw wcale nie został przerwany. Więc panika, w ogóle wkręcanie sobie opcji, że się skończy i będzie źle, no to jest tragedia. O, tutaj nie mamy czegoś świeżego, co tutaj było. Szpinak. Szpinaku nie mamy.
Wild Rocket, czyli rukola również. Standardowo przeglądaliśmy te wszystkie wędliny. No, czegoś tutaj brakuje, jakiegoś produktu. Pizza, niesortowana pizza, assorted. I tutaj jakiś wędlin nie ma, jak widzicie, tak? Czyli nie ma gotowanej szynki, szynki, odcinków gotowanej szynki. Natomiast czerwone mięso, beef, oczywiście wszyscy będziecie tutaj narzekali, którzy kochacie rośliny, jeść rośliny, ale jest. Ser jest, tak? Ten cały nabiał, ta cała sekcja nabiału jest. Co jeszcze? No cóż, jeżeli zrobiliście zakupy w domu, jeżeli zbunkrowaliście się na kilka kolejnych miesięcy, wasz wybór, na pewno podjęliście właściwą, słuszną decyzję, ponieważ jesteście bardzo mądrymi, wspaniałymi ludźmi, zaradnymi, a taki człowiek jak ja, Polaczek z wysp, to tylko takie głupoty może sobie pogadać, bo wy wiecie lepiej. No ale jak wiecie lepiej, to zobaczymy do końca roku, czy będzie przerwa w łańcuchu dostaw. Jeżeli tak, no to cóż, chyba części z was będą musiały postawić Bronxa. To jest ten osłowiony papier toaletowy. Tutaj miałem spać już kilka razy, no ale nie mogę spać, ponieważ ten papier jest, tak? Dobra, jeszcze zwróćmy uwagę na mydło, bo jakby nie patrzeć, to mydło jest artykułem istotnym. Dlaczego? No to jest higiena rąk. Nie ma mydła. Natomiast są żele do podprysznic. Nie wiem, jak wyglądają te żele dla pań. Jak to opakowanie wygląda? Chyba jakoś tak. Aha, nie. No, sorry, tutaj. Możemy użyć takiego żelu do mycia rąk również. Więc, jeszcze raz, reasumujemy dzisiejszy dzień. Moi drodzy, gdzie jest panika w sklepach? Gdzie są pustki? Gdzie tak źle żyje się w Wielkiej Brytanii? Ja o tym nic nie wiem, a jeżeli czegoś o tym nie wiem, no to wytłumaczcie mi, jak bardzo powinienem się bać, że niczego nie ma na półkach. Bo jakoś nie czuję tego, nie wyszło, więc proszę was, powiedzcie mi, jak będzie źle, jak bardzo powinienem być przestraszony tą całą sytuacją. Dziękuję wam, trzymajcie się, życzę wam wszystkiego dobrego z Wielkiej Brytanii, Telford, pozdrawiam.